Witajcie, z tej strony Adrian z kanału Mów Mi Adek. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol z Zakrzewo, a przede mną znajduje się ciągnik McCormick X6460. Jest to ciągnik klienta, bo szanowni państwo, mamy aktualnie odbiór siewnika marki Unia nabudowanego FMT700-3D. Jest to siewnik nabudowany na agregat talerzowy z wałem gumowym. No i tu mamy 25 sekcji wysiewających, talerzowych, jednotalerzowych. Tak to się właśnie prezentuje. Ciągnik również zakupiony u nas w Agropolu Zakrzewo. Także jest to stały klient. Kolejny nowy nabytek z firmy handlowej Agropol Zakrzewo trafi właśnie na podwórko tego rolnika. Trochę się skupię na ciągniku, bo wcześniej na moim kanale takiego nie widzieliście. Jest to nieco większa X6 od tej, co u mnie w gospodarstwie pracuje. Silnik jest ten sam. Skrzynia Pitronic. Czterosłupkowa kabina, tak to się prezentuje. No i to tutaj mamy głównego bohatera dzisiejszego odcinka. Siewnik Unia, taki elegancki, można powiedzieć rzadki okaz ostatnio w naszej firmie, bo klienci biorą takie oto siewniczki, jak tutaj się znajdują. Maszio Gaspardo Dama, widzieliście już kilka filmów z odbioru ciągników Zetor i tych siewników, a tutaj tym razem no to klient zdecydował się na taki oto ładny zestaw, polski, nie włoski. No może w niedługim czasie też by się udało coś nagrać z prac polowych. U tego rolnika nie mam daleko, więc może jakieś filmiki, film z zasiewu uda się nagrać. Jeszcze parę tutaj bliżej na ten ciągnik. Muszę trochę poczytać, to może by prezentację takiego zrobił na kanał. A co ciekawe, te ciągniki, mimo że nie są produkowane aktualnie, bo to jest Stage 3 albo Stage 4, już nie pamiętam dokładnie. Chyba do 2018 roku one były produkowane. Nie jestem pewien, nie chcę was tutaj skłamać. Mają wrócić do sprzedaży chyba dwa modele o mocy 160-180 koni, maksymalnych 6 cylindrach. Tutaj nie chcę skłamać was, ale seria McCormick X6 LWB no ma pojawić się jeszcze z powrotem na rynku, więc może coś się uda. Jak coś, to w przyszłym roku będą jakieś filmy, bo prędzej jak w przyszłym roku te ciągniki nie pojawią się na rynku. W ogóle czekamy cały czas za resztą oferty marki McCormick w normie emisji spalin Stage 5. Także tak to się prezentuje. Jeszcze może jakiś uda mi się wyjazd tego ciągnika z placu nagrać. I to będzie wszystko. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale.